I tak, moi drodzy, zaczynamy tuning. Będziemy tuningować nowy samochód driftowy, oh yeah! Nowy driftowóz trzeba stuningować, zrobić. I ja już sobie pomyślałem, co to będzie za fura. To będzie Subaru BRZ. Nie wiem, jak, nie mam pojęcia, jak tym będzie się driftować. Subaru BRZ, patrzcie, ile mam tych Subaru. Trochę tego jest, kurde. Subaru BRZ sobie zrobimy, zobaczymy, co się da z tym zrobić. Spoko, pączek, będziemy grać w FTS jak najbardziej. Dobra. I tak, Subaru BRZ wygląda tak. Tu mamy silnik, chyba dwulitrowy Boxer, nie? Boxer, czyli wiecie, tłoki ma w ten sposób, a nie w ten sposób, czy w ten sposób, jak w układzie V. Mamy silnik Boxer, tłoki są poziomo i dzięki temu ponoć tam lepiej samochód się prowadzi, bo jakoś ta waga jest lepiej rozłożona tutaj z przodu, nie? Jest po prostu niżej środek ciężkości tego auta. Więc silnik Boxer sobie tutaj jest. Czy do driftu to będzie dobre? Zobaczymy, ja myślę, że ten standardowy silnik da się na tyle podkręcić, żeby dało się tym jakoś jechać. Chociaż mamy auto w klasie C, więc nie wiem. Tak, Oskar, twoje tutaj ustawienia do tego są, w ogóle do driftu bardzo fajne są, bardzo mi się podobają i sporo mi pomogły. Tutaj do BRZ-ki mamy bodykit i oczywiście go zainstalujemy. Bardzo ładnie wygląda sobie BRZ-ka z tym. I tu mamy dwie sprężarki, mamy odśrodkową i taką pojedynczą. Jedna jest cięższa, druga jest lżejsza, jedna daje nam więcej mocy, druga mniej. Z tym, że one mają różne charakterystyki, nie? I tutaj, jeśli chodzi na drift, to wydaje mi się, że ta odśrodkowa będzie lepsza, bo ta ma od pewnego momentu taki mocno w duży power i będzie samochód bardzo niestabilny, więc weźmiemy sobie odśrodkową. Nie wiem tak naprawdę, czy to w Fordzie ma jakieś większe znaczenie, ale o kurde, patrzcie, co my tu możemy wsadzić. Mamy bardzo duży wybór silników. Mamy 4-litrową szóstkę rzędową, 3,2 litrową szóstkę. No ale mimo wszystko zostanę przy silniku standardowym. Jak myślę, że będzie chyba najlepiej, nie? Czy nie? Dobra. O spoilerowanie, patrzmy, co tu jest. I tu możemy sobie wybrać, co tam nam się podoba, bo nie zależy nam jakoś bardzo na docisku. Dajmy sobie ten spoiler, bo mi się podoba. Tutaj taki lot, sobie wywalimy to. I tak, oponki. Dajmy troszeczkę lepsze. Z przodu bardzo wąskie są, z tyłu bardzo wąskie są te kółka, więc dajmy trochę szersze, żeby to jakoś też wyglądało przy okazji, nie? Tak, zaraz obniżymy gościa, to będzie naprawdę ładna gleba. Razem z tym bodykitem myślę, że się będzie fajnie komponować cały samochód. Pyk, damy jakieś, właśnie nie wiem, czy dawać do niego malowanie, chyba nie, po prostu damy jakiś kolor i wrąbię sobie tablicę rejestracyjną jakąś i gitarka. Patrzcie, jak wygląda gleba. Zaraz włożymy tu lepsze felgi, będzie cudownie. Tak, tu mamy klatę. Nie wiem, czy ją wrzucać, czy nie. Odciążenie. Na razie trochę mało mocy mamy, bo to klasa B, to trochę słabo. Możliwe, że będziemy musieli tego słapa zrobić, a może i nie. Podobają mi się te felgi, ja do większości aut driftowych je wsadzam, naprawdę. Ciekawe, jak tu w BRZ-ce będą się komponować. Cyk. Okej, okay. I teraz patrzę, że tu chyba nie możemy dać dystansy do tego auta. Trochę z przodu by się dystans przydał, nie? Dobra. Pyk. I lecimy z tuningiem osiągów. Śmigam Subaru. Takim Subaru w paybacku, bo nie mam Fordzy. Spoczko. I tak. Kolejny złoty będzie? Nie, musimy zrobić jakiś inny kolorek. Może czerwony, coś tam. O! Siema Dawid, siemaneczko wszystkim, co dopiero wpadli na streamka. Blady ten kolor trochę, nie? Base color.
jeszcze zobaczymy. O! Taki dziwny, nie? Kolorek. O, fajny. No i co, tutaj sobie maskę możemy pomalować, ale to brzydko wygląda. Lusterka dawaj czarno. Spoilera nie możemy. Felgi. Tutaj możemy sobie pomalować jakoś. I tu możemy na... też w ciekawy sposób zrobić te felgi. Będą się mienić na takie różne kolory. No, one nie mają aż takich powierzchni, ale też ciekawie można to zrobić. Wow. Dobra, dajmy coś takiego. Cyk. I tu dajmy żółty. Będą się mienić na żółto-niebiesko. Ciekawe, ciekawe jakby to w rzeczywistości wyglądało. Wow. Patrzcie, widzicie jak się mienią? Nieźle, nie? Dobra, pyk. Bugatti Divo jest do zdobycia. Jeszcze nie ma Bugatti Divo. Patrzyłem i jeszcze chyba nie ma. Bugatti Divo będzie chyba w następnym sezonie czy coś. Nie chciałem tego. Kurde, jak teraz wyrównać? Dobra, może się teraz wyrówna. Jest równo. W ogóle za duża ta tablica, nie? Trzeba ją jeszcze zmniejszyć. Jak jest kurde równo? O, dobra, już będę wiedział. O. Dajmy sobie na 0 i będzie super, nie? Cyk, 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 cyk. I pięknie, mamy równo. Teraz jeszcze wielkość. I trochę na dół. Pięknie! Tak będzie chyba dobrze, nie? A z przodu mamy miejsce na tablicę? Nie, nie ma tutaj. Musiałbym dać na interkulerze, ale to słabo będzie wyglądać. Niemiecką? Nie, no dałem polską, zobaczcie, mamy WWY, coś tam, coś tam. Jest super. Zapisujemy. No i teraz trzeba zrobić konfigurację tego auta. Zobaczymy jak lata bez konfiguracji na drift, tylko z tym, no, zawieszeniem driftowym. Czy da się tym driftować jako tako? Ogarnijmy samochód. Co się z nim teraz będzie działo? No i czy mocy mamy odpowiednio dużo, nie? Biegi na pewno będzie trzeba wyregulować, bo są bardzo krótkie. No całkiem spoko, może wystarczy tej mocy, tylko trzeba biegi wyregulować na pewno. Pewnie się przesunę. O. Tam dalej. O, teraz będzie dobrze. No dobra. Zobaczmy sobie jak fura wygląda dookoła. Patrzcie na te, zwróćcie uwagę na te felgi zwłaszcza. Jak się mienią na różne kolory, nie? Na niebiesko-żółto się mienią. Tam gdzie są cienie to jest chyba niebieski, a tam gdzie są światła to chyba żółty, czy odwrotnie? W każdym razie fajnie to wygląda. No dobra, robimy sobie mały tuning, zobaczymy. Jakie auta są dodane? Zaraz sobie to zobaczymy, spokojnie. Teraz sobie zobaczymy, na razie sobie kombinuję tu auto do driftu. Więc tak, zaczniemy sobie od ciśnienia. Na razie skorzystam z tego presetu od Marquisa. Dobra, dajmy 3,5. O, nie, biegi w sumie nie, były, nie są aż takie długie.
Dobra, negatyw jest tak, my sobie trochę zmniejszymy negatyw. Dobra. Siemaneczko wszystkim, co dopiero wpadli. Witam was. I tak, utwardzamy gnoja. Na padzie to trochę trwa, na myszy to było raz dwa, nie? Pyk, 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 już stunigowany. Cyk. Czekaj, czekaj. Aha, nie, dobrze, dobrze, niech będzie obniżony. Jasne, tutaj chciałem tylko. Tutaj jeśli chodzi o obniżenie, to może tylko dajmy sobie przód trochę wyżej. O, coś takiego. Czasami to pomaga. Aero break. Tutaj dajmy na tyła. W sensie no, żeby tył był. Tutaj jest ciekawe właśnie, bo jeśli chodzi o siłę hamowania, to by się wydawało, że jak ustawimy sobie suwak w tę stronę, to bardziej mamy hamowanie naprzód. Ale Markus mi pokazał, że to jest nieprawda i musimy sobie ustawić w ten sposób, żeby mieć bardziej naprzód hamowanie, nie? Żeby tylne koła nam mniej hamowały. To wam mogę pokazać, na przykład ustawmy sobie na ten naprzód, teraz niby naprzód. I patrzcie, stoję w miejscu. Pojedziemy sobie na asfalt kawałek. Tak, stoję w miejscu, hamulec nożny. Nic się nie dzieje, nie? Hamulec nożny do końca, gaz do końca, nic się nie dzieje. No patrzcie teraz, co się stanie. Brakes. I dajmy sobie suwak w drugą stronę. Pyk. I patrzcie na to. Można palić kapcia w miejscu. Widzicie? I to jest bardzo przydatne do driftu. Widzieliście kiedyś w Fordzie, żeby można było palić kapcia? Teraz już można. To jest fajna opcja w tej grze. Tylko jak się... No, tam, to jest dziwnie tutaj w Fordzie zrobione, ale faktycznie można sobie tak ustawić i masz wtedy wyłączone w ogóle z tyłu hamowanie. Z tym, że ja w samochodach sobie to ustawiam w ten sposób, że jednak te hamulce nie ma na maksa w prawo, tylko gdzieś około coś takiego. Dlatego, że po prostu to hamowanie jest bardzo słabe, nie? No i tutaj dyferencję zablokujemy. A tutaj na dole dajmy na 70. Tu powinno być git. Teraz i tak jestem w stanie spalić kapcia. Trochę mi się te tarcze z tyłu zaświecą, ale hamowanie jest dużo fajniejsze, nie? Dużo lepsze. No i tak, czy my mamy tutaj dostatecznie dużo mocy w tym aucie? Au. Może wystarczyć, jakby może nie będziemy dużo przy dużych prędkościach robić tutaj driftów w tym aucie, ale może nie będzie tak źle, zobaczymy. Zobaczmy, co ta bestia potrafi teraz. Yeah.
no, słucha się furka dobrze. Podoba mi się, jest dobrze. Nie musi mieć jakoś tam dużo mocy znowu, żeby nie wiadomo co robiła, nie? Trzeba się trochę rozgrzać przed wyścigami, bo dużo samochodów do zdobywania jest. Może jakieś wymyślę malowanie do tego auta. Trochę nim zabujało, nie? Fajnie szło, już bym tą strefę nawet zrobił. To jest dosyć trudna strefa, bo tutaj te zakręty są, wiecie, tak pod różnymi kątami i można dosyć łatwo tu przesterować. Nawet na padzie często tu przesterowywałem. Na kierownicy trochę trudniej jest, nie? Czy gram na manualny ze sprzęgłem? Tak, gram na manualny ze sprzęgłem. Dzisiaj nie mam kamery na nogi, wyłączyłem to, bo trochę obrazu zasłaniało, nie? Ja tutaj dużo biegów nie zmieniam, bo to... Albo dwójka, albo trójka na takich zakrętach. Trochę za dużo ręcznego tu poszło. Fajna bryka, nie? Udało się jakoś ciekawie zrobić. Tylko wiecie co, Subaru BRZ raczej kojarzy mi się z samochodem, który powinien mieć jakieś malowanie. Może zrobię jakiś konkurs, żeby... Słuchajcie, jak chcecie, jak macie jakieś fajne malowanie do Subaru BRZ, możecie albo zrobić swoje dla mnie, jeśli chcecie. Ja będę tym samochodem jakiś czas driftował, będę go sobie tuningował. Ale jeśli ktoś z was chce zrobić malowanie do tego samochodu, to zróbcie, ja za jakiś czas sprawdzę. Tylko napiszcie w opisie, ci co robią malowania, to wiedzą o co chodzi. Napiszcie w opisie, mów po ludzku po prostu, nie? Żebym sobie mógł łatwo wyszukać malowanie do Subaru BRZ. Jak ktoś ma ochotę zrobić, proszę bardzo. Tylko jeden wymóg, żeby z tyłu była jakaś polska tablica, nie? Znacie jakąś polską tablicę, możecie sami też zrobić, nie jest to jakoś specjalnie trudne. Tam są chyba jakieś presety z tymi tablicami, to po prostu sobie ogarnicie to i gitarkę, nie? No, także... Taka mała prośba do was, a tak w formie zabawy, jak ktoś chce, a jego malowanie później będzie tutaj na odcinkach, czy tam na streamkach, na mojej Subarce do driftu. Co wy na to? Supry, Toyota Supry nie ma w Forza Horizon 4. Jest tylko w trójce, ale mnie tu wybiło. Jak ktoś z was ma ochotę, proszę bardzo, możecie się bawić. Ale fura nawet całkiem ładnie lata. Tu są takie słabe zakręty, bo są dosyć gładkie. I nawet sobie samochód jakoś radzi. Pojedziemy sobie na miejscówkę, gdzie ja się uczyłem kiedyś driftować. Nie wiem, mi się tam słabo driftuje do tej pory. Dobra, zobaczmy na piątce, co się da tym zrobić. Na piątce dziwnie. Nie
No, fajnie, fajnie. Tutaj chyba są fajne zakręty. Możemy tutaj sobie myknąć. A tu w sumie przejdziemy przez wodę. Zobaczmy. No nie ma tu Supry, ale wiecie co, w Forza Horizon 3 jak była ta Supra, to ona bardzo słabo jeździła, więc ja tam jakoś dużo nie tęsknię za tą Suprą. Ładny samochód, bo ładny, ale... Jest tutaj tak dużo samochodów, że jest w czym wybierać, no. Ajajaj! Tutaj w sumie fajna miejscówka, tutaj jeżdżą trafiki. Bo jeśli nie, to fajnie, tak japońsko tu dosyć, nie? Idealnie dla Subarki. W drugą stronę Subaru, dawaj, ekstra. No, ciekawe te zakręty, tu jeszcze nigdy nie driftowałem, nie znam za bardzo. Jak dasz ładne body do tej nowej, to jest super. Chodzi ci o Subaru, czy... Czy o... O Superę? Spróbujmy tu jeszcze jedno kółko machnąć. Tu jest taki ostrzejszy zakręt, trzeba tam dohamować. Ładnie. Tutaj walniemy sobie kółeczko. Dawaj, spawaj! Subarka, spawaj! Do gołej felgi! Ajajaj! Dobra. Powiedzmy, że tutaj sobie coś tam polataliśmy. Zrobimy dwa testy jeszcze. Jeden test będzie tam, gdzie sobie wcześniej driftowałem. Tutaj jest niedaleko taki parking. I tam sobie zajedziemy, zobaczymy, co tam dam radę zrobić tą Subarką. Ona nie jest taka zbyt szybka, ma mało mocy, więc trochę trzeba tutaj na nią uważać w niektórych momentach. Ale myślę, że jest tej mocy wystarczająco. Przy tych oponach jest okej, kurde. Powinieneś iść na zawodowego driftera. Przestań. Przestań, fajnie mi się teraz driftuje, fajnie mi się gra w Fordzie. Zrobiliśmy sobie tą Subarkę na szybko, ale wyszła całkiem spoko. Mam takie teraz przyzwyczajenie po ETS-ie, że jak skręcam gdzieś w prawo czy w lewo, to chcę dać kierunkowskaz. Patrzcie, tu jest taki bardzo fajny parking, jeśli ktoś z was uczy się driftować, to można się tu pobawić, bo nie jeżdżą tu boty w ogóle. Nawet nie wiem, czy drive-atary tutaj jeżdżą, ale jak gracie na multiku, to no nikogo tutaj nie spotkać, tak? I tutaj delikatnie możecie sobie powoli pojeździć. Ale widzę, że tutaj Subarka ma problemy z dwójką. Zobaczymy. Ajajajajajaj. Dobra. No, ten transfer był taki... Próbujemy tu ósemkę.
To jest dość taka szeroka ósemka. Ale pojedziemy sobie na miejsce, w miejsce, gdzie się robi bardzo wąskie ósemki. Ja sobie niedawno jakby namierzyłem i bardzo fajnie to wygląda, wiecie, naprawdę. Nie podobają mi się te drifty tutaj. Nie podoba mi się moje driftowanie tutaj, o. Jakoś nie przepadam za tym miejscem. Mimo, że coś tam niby driftuje, ale tak nie podobają mi się, te drifty nie są takie płynne, jakbym chciał. Dobra, jedziemy na miasto, na kolejne miejsce, gdzie się robi ósemki. I jeśli chodzi o robienie ósemek w tamtym miejscu, do tego miejsca, gdzie teraz jedziemy, to sprawa wygląda zgoła inaczej. Dlatego, że driftujemy wokół takich dwóch lamp. Takie robimy ósemki i trzeba je robić bardzo ciasno. Tam nie ma praktycznie miejsca i bardzo fajnie można się nauczyć tam driftować. Ja już sobie to próbowałem właśnie moim Nissankiem do driftu i wygląda to ciekawie, powiem wam. Naprawdę ciężko jest dosyć w ogóle driftować wokół takiej... wokół jakiegoś słupka czy coś takiego. Naprawdę nie jest łatwo. Subaru BRZ wygląda sobie w środku tak. Nie, tutaj wygląda jak wygląda. Spróbujmy na kokpicie trochę. Nie czuję tego samochodu na kokpicie. Nie ma tu dużo mocy. Czureczka go dusi trochę. Nie czuję tego kokpitu. Myślę, że z maski by mi szło lepiej. O, w ten sposób. Tak jeżdżę sobie w rajdówkach. Bardzo fajnie się w grach rajdowych tak jeździ, ale w Fordzie strasznie ta kamera trzęsie i jak się na niej ścigam, to jakoś tak nie bardzo, a driftować to nie próbowałem. Myślę, że na te słupki, co teraz jedziemy, to ta kamera będzie dosyć spoko. Oh shit. Nie wygląda to aż tak fajnie, nie? Najlepiej to wygląda z tej kamery. Jest taka płynność, takie flow tego driftu. No nic, uspokójmy się, Subarku, na chwilę. Jedziemy do miasta. I tam... co tu, trawa rośnie? Na drodze rosła trawa, lol. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. Jeszcze porobić wnętrze i driftowóz gwarantowany. No tak, tutaj można by było... Znaczy fajnie by było, jakby w Fordzie można było to wnętrze porobić, nie? No bo tutaj, wiecie, jak zrobiliśmy sobie tą redukcję wagi, to w realnym świecie, żeby zejść tak bardzo z wagi, no to te wszystkie elementy, tutaj plastiki, te wszystkie, cała deska rozdzielcza, to by musiało pójść, nie? Tak samo ta kierownica, bez poduszek powietrznych, bez niczego, bez foteli, tak? Tu pewnie fotele gdzieś tam po bokach są. To wszystko by musiało być wymontowane, no ale niestety w Fordzie, przynajmniej czwórce, nie mamy możliwości demontowania tego wszystkiego. Mamy tylko tam jakiś taki prosty parametr redukcji wagi i tyle, nie? W sumie, moim zdaniem w Need for Speedzie powinni dać nam możliwość zdejmowania tych wszystkich elementów ze środka, no bo... W tamtej grze jest mniej tych samochodów, nie? W Fordzie jest 600 aut. 600 aut? Około. Czyli ja mam 700 w garażu, ale mam tą duplikaty, nie? Więc zrobić do każdego auta, wiecie, kokpit albo demontaż tego kokpitu, no to podejrzewam, że zajęłoby im to dużo czasu, nie?
asfalt popękał i rośnie tam trawa, tak? Możliwe, nie wiem. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Zróbmy sobie to duże rondo, zobaczymy czy się uda. Jaki tu korek się w ogóle zrobił? No powiem wam, że ciężko, dusi się. Brakuje mocy. Brakuje mocy w tym aucie, on nie daje rady na takim rondzie. Trochę mało mocy jest w nim. Przydałoby się nieco więcej. Na czwórce, na piątce już nie bardzo chcę lecieć. Przynajmniej na tym silniku. Może gdybym wywalił te opony, które zainstalowałem, bo one są takie trochę bardziej przyczepne, to jakoś by to szło, ale podejrzewam, że wtedy ciężko by było furę mi opanować, nie? Więc wolę jednak mieć te trochę lepsze oponki, żeby to w ogóle opanować jakoś. I tak, tutaj jest już niedaleko ta strefka, o której wam mówiłem. Jadą do Lidla na promocję te trafiki, te. Ta strefka jest, no pewnie to nikogo nie dziwi, że na parkingu. Jest sobie tu sobie wymyśliłem takie miejsce do trenowania. No i teraz, no niby nic tu nie ma, tak, ale jak się chcesz zabawić, to nagle zabawę znajdziesz wszędzie. I patrzcie, tu jest jedna lampa. Tu jest jedna lampa, a tam jest druga. I chodzi o to, żeby nauczyć się tak driftować. Ja tu sobie trenuję, nie? Woo! Nie rozwala jej. Bo ją można rozwalić. Chodzi o to, żeby nauczyć się tak driftować, żeby praktycznie samym przednim zderzakiem przy tej lampie śmigać, nie? I właśnie do takich akcji najlepiej jest ustawić sobie hamulec naprzód, tak jak wam pokazywałem wcześniej, nie? Barce. I jak teraz mamy hamulec naprzód, to my łatwo ten drift możemy w ten sposób prowadzić. To tak jakbyśmy po prostu robili bączki, ale nie do końca, bo jednak trochę ten samochód driftuje, tak? Trochę musimy kontrować, nie? I teraz kwestia jest taka, że musisz mieć przy takim samochodzie, który nie ma aż tak bardzo dużo mocy i nie zbiera ci od niskich obrotów, to musisz mieć trzecią nogę, żeby jednocześnie strzelać ze sprzęgła. Albo trzeba bardzo szybko strzelać ze sprzęgła, a jednocześnie hamować hamulcem nożnym. O, coś się działo, czekaj. O, widzicie, on teraz nie chce się podnieść. Jak najbliżej przednim zderzakiem przy tej lampie, jednocześnie będąc w drifcie. O, zobaczcie. To już wygląda trochę jakby był bączek, nie? Ale jednak musisz kontrolować, więc jest to drift. No i teraz, jak już takie coś ogarniesz, to robisz transfery. Woo! I próbujesz z lampy na lampę się przetransferować, nie? Czyli rysujesz tutaj po prostu ósemki kołami. Do samej felgi zdziera. O! Amulec ręczny. No, dawaj, dawaj, stawaj. Nie wiem, czy do takiej zabawy nie będę musiał słapa zrobić w nim na coś mocniejszego, bo tutaj już nie możemy sobie niestety zwiększyć mocy w tym aucie. Aż mi niedobrze, jak na to patrzę. No tak, ale wiesz, jak sam sobie ćwiczysz, to jest fajnie. I tak sobie ostatnio trenuję, żeby mniej więcej to robić ładnie.
no, chodź mi tutaj. Nie zdążyłem odwrócić. Ja mam koła na maksa skręcone. Nadaje się Subarka, nie? Dajcie znać, czy nie wiem, tutaj zrobić swapa, bo trochę brakuje mi mocy jednak. Czy może coś tutaj pokombinować, może te opony gorsze dać? Brakuje mu mocy troszeczkę, nie? Odrobinkę, naprawdę, tutaj ze 100 koni mechanicznych brakuje tylko. Siema Damian, siemaneczko. No to żeśmy trochę polatali, zrobiliśmy Subarkę. Bardzo fajny samochodzik. Nie jest na maksa obniżony, ale jest chyba wystarczająco niski, żeby tam na drifty się nadawał. No i powtarzam, jeśli ktoś ma ochotę, może dla mnie wykonać malowanie, tylko w opisie dajcie, mów po ludzku napiszcie i żeby miał samochód tablicę, nie? Rejestracyjną, taką polską najlepiej, to bym był chyba najbardziej zadowolony. No. Mamy zrobioną Subarkę.